normalny dzień na plaży, aż tu nagle po prostu na horyzoncie widzisz ptaki nurkujące do wody i wieloryby wyskakujące paszczą ponad wodę. Z plaży Avila Beach, kawałeczek, może 20 km na północ od Pismo. Wyjechaliśmy sobie na dzień, na jeden dzień z kempingu. Właściwie musieliśmy wymeldować, żeby się później znowu zameldować, bo zostajemy jeszcze 2 dni na kempingu. No i ta zatoczka nie dość, że jest osłonięta, ale chyba wiatr się trochę zmienił od wczoraj. Tam na końcu znowu jakaś skakała, nie wiem czy wielka ryba, ale zaraz na końcu od mola. Znowu coś na kształt tych wielorybów. No. Także tutaj w ogóle dzisiaj jest upalny dzień, w końcu pierwszy chyba taki, że ten wiatr nie chłodzi. A dodatkowo są takie fale rozkołysane, które za blisko brzegu się to wszystko rozbija, żeby tu był na surfing jakiś warunek. Ale ten huk, akurat te są teraz jakaś seria mniejszych fal, ale raz na jakiś czas jak przyjdzie coś dużego, to jest huk jak lawina. Także ten chillerka ciąg dalszy. Nawet takie coś mocno podcina, nie? Woda jest dalej chłodna. Nie mogę doczekać tej pianki. Tej pianki. Tak jest po polsku? Pianka? Zapomniałem, jak się mówi na piankę. Pianka?
Ciekaw jestem, jakby podliczyć po prostu ilość tych przyczep i tych kamperów, jakby to sumować na zagęszczenie tego tutaj na kilometr kwadratowy, czy by nie wyszło, że na tej działce w tym całym miasteczku jest ulokowane jakby najwięcej, wiesz, no kapitału, no. No, że nawet najdroższe dzielnice, no, no ile może kosztować dom? Parę milionów, a tutaj obok siebie stoi kilka przyczep i samochodów, które, no nie wiem, 4-5 takich też bańki jest. No, naprzeciwko jest sprzedaż tych przyczep, nie widziałam. Tak? Może 99,999 tysięcy, no. Czyli przyczepa za bańkę, no. Ja... No 100 tysięcy. A, 100 tysięcy. No sorry, no bo ja myślę w polskim złotych. To 100 tysięcy to jest pół bańki około, nie? Myślę. Części południa. To jest jakiś kuriozum. Ja nie wiem, jakby to po prostu podliczyć ilościowo. Jeszcze są tak zagęszczeni, tak blisko siebie. To się ciągnie. Dobra, skończę, bo to już 2 minuty idziemy. Kalifornia, South. O, takie nagranie na żywo z plaży w Pismo, gdzie odbywa się, tak naprawdę odbywało się czytanie. Właśnie, miał być to normalny dzień na plaży. Normalny dzień na plaży, aż tu nagle po prostu na horyzoncie widzisz ptaki nurkujące do wody i wieloryby wyskakujące paszczą ponad wodę. I tu teraz będzie cięcie i wstawię filmik z wielorybami. No i trzeba powiedzieć, że kolejny udany dzień na wybrzeżu Kalifornii. Niespodziewanie się zrobiła atrakcja. Mieliśmy sobie posiedzieć na plaży w Pismo Beach, czy tam Pismo. Jesteśmy tu na 2 dni zameldowani. Przestałem już tak nagrywać, bo tu taki był rzut beretem od Morro Bay. Więc przejechaliśmy tylko kawałek, 50 km może niecałe 100. I siedzimy, smażymy się, korzystamy ze słońca. Ja się smażę w bluzie, więc to takie jest smażenie. No, wczoraj było jeszcze chłodniej, dzisiaj już jest tak komfortowo dosyć. Ale wczoraj był zimny wiatr, ale pogoda raczej się zmienia na lepszą. Także w planach, jeszcze nie zapeszając, jest jakaś deska surfingowa gdzieś tam po drodze w Ventura. No i na razie nic się nie dzieje. Siedzimy, patrzymy na wieloryby i odpoczywamy. Po to tu przyjechaliśmy. Dojechaliśmy już na samo południe, już niewiele dalej zajedziemy, już chyba Los Angeles będzie taki najdalej na wybrzeżu punktem, od którego się odbijemy i pojedziemy w głąb. Także nie zanudzając kończę, a jak coś będzie znowu niesamowitego, tak jak te wieloryby, to wstawimy. A tymczasem czytanie, cała Polska czyta. Dzieci. Pies mi srał w kadrze. Panie! Nie sraj mi tu pan tym psem pod moim oknem. O, 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 o.
dobrze mi pomaga ktoś, jak jest na plaży, to mogę wtedy złapać. O, znowu tam to ptaki. Teraz. Ja. Ale ekstra. Drugi tam jest obok. Chyba. Strasznie dużo ptaków tam mam w kadrze. Zaraz się coś wyłoni. Jest dym. Jest głowa. Ale tak delikatnie. O, jest ogon. Kolejny dzień, kolejna plaża, zrobił się warun na surfing, ludzie wszyscy wzięli urlopy, wzięli chorobowe, jeszcze przy okazji sfilmuję taką sytuację, jest chyba taka firma, Surfing Goat, Pismo. Domyślam się, że gościu wynajmuje deski. O, proszę, to jest druga. Hello. Hello. No, kuski niestety robią za reklamę chyba. A więc po sprawdzeniu warunków, gdzie jest najlepiej, pojechaliśmy tam i okazało się, że jest tam aż za dobrze. Zresztą tu jest niewiele gorzej. Aż za dobrze to znaczy, że fale były większe niż bym się spodziewał na pierwszy raz od dawna. Także wzięliśmy deskę za $30. Poszliśmy na plażę kawałek dalej, gdzie powiedzmy jest trochę łatwiejsza ta fala. Gotowa? No. Do surfowania. Nie no, ty idziesz. Zaczyna się odpływ. Także nas już tu nie odetnie. Nie jest to chyba dobre, jak się zaczyna odpływ dla początkujących surferów, ale nie wiem, fala może być trochę bardziej stroma. Zobaczymy. Na razie to mam mieszankę strachu i ekscytacji w głowie. Dawno nie było grane. No i jeszcze w nowym miejscu to jest zawsze trochę przypał. Nieznana plaża, nieznane dno. Widać, że tu jest dużo skał. Zobaczymy. Na razie tyle wstępu.
Mariusz! Mariusz! Złe, że tam! Co ty tam szukasz? Mariusz! Mariusz! Ej! No co ty tam szukasz? Do domu! No wreszcie. Do ciebie mówię! Do ciebie! Pewnie. W dupie to ma. Chce mi wskoczyć do tego. Hold on, I gotta wyłączyć na chwilę.